No ale nawet ludzie, którzy podobali się Jemu, ludzie, których na przykład Jezus wybrał na swoich apostołów, no też różne pomysły mieli. Nie zawsze myśleli po Bożemu. Na przykład Piotr. Jeżeli mamy otworzony 16 rozdział Ewangelii według Mateusza, to sięgnijmy do 16 rozdziału. I w wersecie 23, tu jest zapisane, co Jezus powiedział w pewnym momencie do Piotra, ale dlaczego? W 22 czytamy, co Piotr mówi do Jezusa, który postanowił wyjaśnić uczniom, co się stanie, dlaczego przyszedł na ziemię, że będzie musiał życie oddać, cierpieć. I Piotr, jako człowiek, normalny człowiek, który woli jednak uniknąć pewnych rzeczy związanych z trudami. No bo my tacy jesteśmy, znaczy, jak mamy do wyboru coś ciężkiego zrobić albo nie zrobić, no to myślimy, co tu zrobić, żeby tego nie zrobić. Jak przed nami jakaś odpowiedzialność duża, coś na barki, na siebie trzeba wziąć jakąś odpowiedzialność, to tak no, brzydko powiedziawszy, kombinujemy, żeby tego nie zrobić, żeby od tego uciec. No i Piotr był też człowiekiem niedoskonałym. I mówi, zlituj się nad sobą, Panie. Los ten wcale Cię nie spotka. Pomyśl o sobie, mówi Jezus do niego. Ponieważ mógłbyś pięknie sobie żyć, spokojnie. A Jezus mówi do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie. Dla mnie zgorszenie, gdyż nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Okazuje się drodzy, że w naszym życiu dość często może nam zdarzyć się myślenie po ludzku. To właściwie chyba trzeba powiedzieć, że na co dzień możemy przyswoić sobie jakieś elementy ludzkiego myślenia. Na przykład pewne zwyczaje, które panują w różnych miejscach na świecie. Nazywa się je często kulturą. Kultura jakby tak, co to jest kultura? Nie czytałem definicji kultury, muszę się przyznać. Trudno ją, może ją nawet taką definicję znaleźć, ale można byłoby to zdefiniować w ten sposób, że to jest zwyczaje, tradycje, które ukształtowane zostały przez lata, przez wieki. I ja mówię, taka kultura, taka, a nie inna kultura. I w różnych miejscach na świecie no, różne zwyczaje panują. Różne tradycje. Na przykład gdzieniegdzie jest tak, że no, kradzież nie jest niczym takim zdrożnym. Niemoralność, no niczym strasznym. Wykorzystywanie dzieci, nieletnich. Też w niektórych, to już chyba trzeba w cudzysłowie powiedzieć, kultura, w niektórych kręgach kulturowych to nie było nic takiego złego. Oczywiście my nie chcemy tutaj być przeciwko kulturze, ale kiedy się tak przyjrzymy pewnym zwyczajom, to bardzo wyraźnie odbiegają one od biblijnych zasad, od myśli Jehowy. I gdyby tutaj na przykład teraz wspomnieć o tradycjach, na przykład związanych z pogrzebami, z weselami, to my zdajemy sobie sprawę z tego, że pewne zwyczaje, które zostały ukształtowane przez wieki, są nie do przyjęcia przez chrześcijan, przez świadków Jehowy, bo one w jawnej sprzeczności stoją z prawem i zasadami Jehowy. Ale są też inne. Są pewne zwyczaje, jakieś tradycje w danym rejonie. My jakoś przywykliśmy do nich, no bo żyjemy wśród tych, a nie innych ludzi od wieków, od lat. No i jak to gdzieś ktoś powiedział, był czas przywyknąć. I człowiek przywyknął do pewnych rzeczy. I na przykład niektórzy nie widzą nic złego w tym, że jak na przykład się szykuje wesele, weselisko, prawda? No to rodzice pana i pani młodej ustalają listę gości. Tymczasem, gdy się przyjrzymy z punktu widzenia Jehowy, to jak to wesele będzie wyglądało? Kto będzie zaproszony? No o tym decyduje pan młody. I na przykład rodzice dziewczyny, która wychodzi za mąż,
Jeżeli naprawdę zależy im na jej pomyślności, jeżeli naprawdę zależy im na tym, żeby ona wiodła szczęśliwe życie u boku swego męża, to najlepiej, jak zastosują się do wskazówek biblijnych. A wskazówki biblijne są jednoznaczne. Głową jest mąż. Aby tego na głowie do mnie postawić. Głową jest mąż. Jeżeli na samym początku nie pozwolą mu podejmować decyzji, to co będzie potem? A zobaczcie, że takie tradycje, takie zwyczaje w niektórych miejscach, no to zupełnie normalne. Niektórzy są oburzeni, kiedy się okazuje, jak to powinno wyglądać. W niektórych miejscach, na przykład w domu, w mieszkaniu, to rządzi kobieta. Pamiętam, w jednym miejscu było tak, że pewien pan z nami rozmawiał, zaczął rozmowę w domu, w mieszkaniu i żona wyszła i tak patrzy, przysłuchuje się, jakim prawem? Przecież twoje miejsce jest w oborze, w domu to ja rządzę. Ale to jest takie z wielu miejsc. A biblijny wzór, jak jest, to głową jest jednak mężczyzna, albo inne może zwyczaje, żeby tego za dużo nie mnożyć. Na przykład w niektórych kręgach kulturowych nie wypada, żeby mąż, żeby ojciec za rękę prowadził swoje dziecko. A już dwoje dzieci, to już w ogóle nie pasuje. Żeby z żoną na spacer gdzieś poszedł. Nie. I dlaczego o tym mówimy? Bo musimy się naprawdę bardzo poważnie zastanowić, czy pewne zwyczaje, utarte zwyczaje, czasami nie przeszkadzają nam w oddawaniu czci Jehowie. Sięgnijmy w związku z tym, drodzy, do Księgi Ezechiela teraz, bardzo proszę. 18 rozdział, werset 25. Ezechiela 18:25. I tu czytamy tak. Wy zaś powiecie, droga Jehowy nie jest słuszna. Posłuchajcie proszę do Mojżesza, czy moja droga nie jest słuszna? Czy to nie wasze drogi nie są słuszne? A oczywiście tu chodziło o rzeczy naprawdę poważne. Wielkie bogobojstwo, o rozpustę, wiele tych podobnych rzeczy. Ale gdyby tak na mniejsze sprawy spojrzeć. Na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację. W każdą niedzielę w naszej rodzinie jest obiadek o godzinie 13. Obiadek babcia urządza, u babci jest obiadek, rodzina się spotyka o 13 na tym obiadku. Ale przecież skądinąd też wiemy, że jak zebranie się kończy o 12, to świadkowie Jehowy na całym świecie, gdzie zebranie się kończy o 12, no do służby kazanieckiej. Jest praca grupowa i cały zbór wyrusza do służby. Więc czy nie przesunąć tego obiadku na sobotę albo na późniejszą porę? Natomiast taka drobna rzecz. I Izraelici nie tylko łamali prawo Boże w tych wielkich, ale te drobne też spowodowały, że zapomnienie, o tym zresztą będziemy mówić na zgromadzeniu, zapomnienie to znaczy oddawanie czci Jehowie. A czy można w jakiś sposób się uwolnić od tych niebiblijnych zwyczajów, by oczyścić swój umysł i zacząć myśleć po Bożemu? Przepraszam, list do Hebrajczyków, 11 rozdział, werset 24-27. Bardzo proszę, poszukajmy. Hebrajczyków 11:24-27. To Mojżesz mówi. Dzięki wierze Mojżesz, gdy dorósł, nie chciał być nazywany synem córki Faraona, lecz wybrał poniewieranie z Ludem Bożym, a nie zaznawanie tymczasowej uciechy z grzechu. Ponieważ ocenił hańbę Chrystusową jako bogactwo większe niż skarby Egiptu, bo uważnie wypatrywał wypłacenia nagrody. Dzięki wierze opuścił Egipt, ale nie z lęku przed gniewem króla. Pozostał bowiem niezłomny, gdyby widział niewidzianego. Mojżesz był naprawdę poddany wielkiemu naciskowi. Tu wygodne życie, profity jakie w Egipcie, albo, jak czytamy, poniewieranie, wręcz poniewieranie z Ludem Bożym. I to poniewieranie trwało kilkadziesiąt lat. Mojżesz pomyślał po Bożemu i wybrał to co lepsze dla niego z punktu widzenia Jehowy i bardzo dobrze na tym wyszedł, bo Mojżesza cały świat zna, a tego Faraona, od którego Mojżesz uciekł, nie wiadomo co robił, do dzisiaj nie wiadomo. A Mojżesz jest znany, nawet z tego punktu widzenia lepiej na tym wyszedł. A ponieważ teraz mówimy o
niestety, by chronić swój umysł, by dbać o swój umysł. Więc no dobrze byłoby podsunąć jakieś dobre myśli. Bo jeżeli podsuwamy dobre myśli, prawda, dobre treści, to w umyśle chodzą no dobre myśli. Drodzy, to zgromadzenie ma nam w tym pomóc. Abyśmy byli uprzejmi poszukać, wziąć do ręki program wasze. Tam jest szereg pytań na ostatniej stronie. I na te pytania będziemy chcieli dać odpowiedzi na każde z tych pytań podczas tego zgromadzenia, czyli będziemy mieli nad czym myśleć. I dobrze byłoby, gdybyśmy uważnie słuchali, to każde pytanie będzie zadane i odpowiedź na pytanie. I sobie tam gdzieś zanotujmy, jaki werset, jak brzmi odpowiedź na dane pytanie. Może je wszystkie raz przeczytam. Ich jest 9. Jak możemy uniknąć myślenia po ludzku? Jak możemy pomagać usuwaniu zasłonów, które zaślepiają umysły niewierzących? Trzecie pytanie, jakie nastawienie umysłu chcemy przejawiać? Czwarte, jakie korzyści wynikają ze stosownego rozmyślania? Potem pytanie, jak możemy pozwalać Jehowie, by kształtował nasz sposób myślenia? Będziemy mieli też odpowiedź na pytanie takie złożone dość, jak możemy, jak mężowie, żony, rodzice i dzieci mogą się przyczyniać do szczęścia w rodzinie? Jak możemy okazać się gotowi na dzień Jehowy? Co to znaczy, że mamy przystosować swoje umysły do działalności? Dziewiąte pytanie, jakich korzyści przysparza wprowadzanie w czyn tego, czego się uczymy? Tam troszeczkę miejsca jest, może na swoich zeszytach też sobie odpowiedzi, no, udzielić odpowiedzi na te pytania, ale jak wspomniałem, na każde z pytań będzie dana odpowiedź, wyraźna odpowiedź. Który werset i jak ona mniej więcej brzmi. Podczas ostatniego przemówienia powiemy też, jak można wykorzystać te pytania, kiedy już się skończy zgromadzenie. A teraz sięgnijmy do pierwszego pytania. Ono brzmi, jak możemy uniknąć myślenia po ludzku? Może pamiętacie jeszcze, że odpowiedź jest w Ewangelii Mateusza 22:37, gdzie między innymi jest powiedziane, miłuj Jehowę całym swoim sercem, całym swoim umysłem. Jeżeli w umyśle będziemy miłość do Jehowy pielęgnowali, będziemy starali się nawiązywać więź z Bogiem, to będziemy dbali wtedy o swoje myśli. Poza tym, drodzy, można się też spodziewać tego, że na którymś z najbliższych zebrań służby też będzie krótka powtórka z tego zgromadzenia. Więc będziemy mieli następną okazję, żeby no, myśleć po Bożemu. Czyli z tego razu wynika, że dobrze byłoby uważnie słuchać wszystkich punktów tego zgromadzenia. Róbmy notatki i starajmy się podczas tego zgromadzenia, podczas programu skupiać na tym, o czym będziemy tutaj mówili. Starajmy się skupić swoje umysły na treści, napełnić umysł tymi Bożymi myślami, bo to pomoże nam strzec tego.